Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Jestem przed Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych. Właśnie byłem w biurze podawczym. Zostawiłem pismo do Pana Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta, do Wydziału Środowiska o następującej treści. Innowacyjna technologia, ekologia i oszczędność. Powiemy, jak zaoszczędzić 2 tony węgla i jak ze starego kotła zrobić, bez wydawania pieniędzy, urządzenie do zgazowania węgla. I zapraszamy Pana Burmistrza, zapraszamy radnych, zapraszamy też mieszkańców, przede wszystkim Łazisk Górnych, którzy opalają mieszkania starymi kotłami opalanymi węglem. My proponujemy zrobić z tych kotłów urządzenia do zgazowania węgla bezkosztowo. Zapraszamy na 9 marca tego roku o godzinie 17 na głównej sali MDK. Odbędzie się właśnie spotkanie, na którym przekażemy informacje, jak ograniczyć szkodliwe emisje, jak ograniczyć smog właśnie z tych starych kotłów. W 90% ograniczymy emisję dymu, co się przekłada na bardzo duże oszczędności. No i sprawy zdrowotne mają tutaj też niebagatelne znaczenie. Zapraszam wszystkich. Pozdrawiam.